cześć. Dbanie o gitarkę. Jest to może temat dla niektórych niezbyt istotny, jednak gwarantuję wam, że zachowanie odpowiedniej, można powiedzieć, higieny w grze, przy graniu sprawia, że gitara brzmi fajnie, dzięki temu struny brzmią też fajnie, ponieważ jeśli mamy czyste ręce, struny są czyste, to brzmienie dłużej jest świeże i fajne. Pierwsza rzecz to po prostu myć ręce przed graniem. To jest dosyć oczywiste, pewnie większość z was tak robi. Niech to się stanie takim nawykiem. Wiem, że to można by troszkę potraktować jako jakieś takie pedanctwo, że muszę umyć rączki, bo nie mogę sobie zagrać. Jednak gdybyście przez większość styczności z gitarą, przez większość dni, powiedzmy, myli ręce przed graniem, to byłoby bardzo fajnie. Najlepiej myć ręce przed każdym graniem. Czyli to wiadomo, myjemy sobie łapiska i gramy. Ciupiemy. Później po graniu najlepiej zrobić tak. Najlepiej przejechać struny szmatką bawełnianą. Ja na przykład mam szmatkę Dunlopa oryginalną. Najważniejsze, żeby to był po prostu stuprocentowa, żeby to była stuprocentowa bawełna. I taką szmatką sobie po prostu przyjeżdżamy wzdłuż strun. Takim szybkim ruchem po prostu. O. Bierzemy taką szmatkę, mam już taką bardzo, bardzo wymęczoną i po prostu najpierw sobie poprzejeżdżać, złapać jedną strunę i po prostu jakby objąć ją palcami. Po prostu tak złapać, żeby tą strunę można było jakby wyciągnąć i po prostu przejechać tak, żeby ją przejechać całą. Od wszystkie strony. Niektórzy na przykład robią tak, że przejeżdżają sobie szmatką tak, tylko to niewiele daje. No bo tutaj nie dość, że struny się tutaj uginają, to jeszcze dosięgamy tylko do tej wierzchniej warstwy, wierzchniej części strun. No i po prostu sobie właśnie objąć palcami i przejechać. Później po tym zabiegu najlepiej sobie przejechać takim preparatem do strun. Są różne, różniste produkty. Ja na przykład używam też firmy Dunlop 65, nie wiem, czy to widać. String Cleaner and Conditioner Ultra Glide to się tutaj nazywa. O, myślę, że widać. To jest taki fajny preparat, który powoduje, że struny stają się bardziej śliskie, dzięki czemu łatwiej robimy slajdy. To jest wyraźna różnica po zastosowaniu tego preparatu, a przed zastosowaniem. Przed zastosowaniem te struny są takie jakby cierpkie w dotyku, że na przykład jak biorę gitary niektórych osób, które uczę, albo na przykład w sklepie, najgorzej to jest w sklepie, że po prostu tam się ciężko w ogóle cokolwiek gra, ponieważ te struny są tak strasznie cierpkie w dotyku, że właściwie nie sposób coś zagrać fajnego. Wiadomo, można powiedzieć, że wybrzydzam, mówiąc w ten sposób, a nie, że na przykład biorę gitarę i napieprzam, się nie przyjmuję. Jednak jest to wyraźne poprawienie komfortu, jeżeli sobie będziemy stosować taki preparat. Taki preparat, tutaj niestety mam troszkę wytarte te włosy. Może sobie, czekajcie, obczaję sobie następnie. O, uwaga. W nówce, sztuce są takie trochę większe włoski. W środku jest taki guziczek, można powiedzieć, który jak przechylimy, to płyn nie wycieka, ale z kolei jak go ponaciskamy, to on się, te włoski się zmoczą i będzie można wtedy sobie przejeżdżać po strunkach. Najpierw sobie przyjechać, powiedzmy, docisnąć sobie jakoś i sobie tak przejechać wzdłuż tej strunki. O, i każdą po kolei sobie przesmyrać. Wiadomo, najlepiej głównie tu te struny tutaj, ponieważ tutaj już niekoniecznie jest sens smarowania. Tak samo tutaj nie ma co smarować. Głównie to chodzi o styczność palców ze strunami. Jak sobie to poprzejeżdżamy, to nie przejechałem wszystkich,
Jak sobie to poprzyjeżdżamy, to sobie możemy po prostu zostawić do wyschnięcia. I lepiej robić w tej kolejności, że po graniu sobie przyjeżdżamy, ponieważ jak teraz dotknę struny, o dotknąłem troszeczkę tego płynu, to on jest aż taki zaślizki, aż taki nieprzyjemny. Chyba jeśli macie struny cierpkie, a bierzecie do grania gitarę, no to można zrobić tak, że przyjechać sobie tym preparatem i później szmatką sobie po prostu go tak zetrzeć, ściągnąć delikatnie. Na przykład coś takiego. I wtedy można sobie grać. O, teraz zobaczymy, jak to będzie. Są też inne preparaty. Na przykład tutaj mam Planet Wavesa preparat. Też do strun. On ciekawie pachnie. Co prawda aplikator ma taki, że musimy po prostu to wylewać na szmatkę, ponieważ jak sobie tu polejemy, to więcej poleci na podłogę. W tym akurat jest troszeczkę więcej spirytusu, czy tam alkoholu, nie pijcie go przypadkiem. Po to mówię, że ten preparat bardziej wysusza struny i bardziej, można powiedzieć, czyści. Można nawet tak zrobić, że tym preparatem sobie przejechać, żeby jeszcze wyczyścić dodatkowo, a tym sobie, żeby jeszcze natłuścić. Więc to jest wybór, należy do Was. Jednak chyba najlepiej mieć jeden preparat, którym sobie można to przejeżdżać struny. Są też preparaty w atomizerze, które można na szmatkę też popsikać. Jest mnóstwo różnych firm. Jednak ja akurat wybrałem tego Dunlopa, ten niebieski, ponieważ on na dosyć długo mi starcza. Ja na przykład miałem dwie gitary, na których gram codziennie. Na każdej z nich właściwie gram codziennie, więc przy codziennym używaniu i smarowaniu po graniu starczyło mi na półtora roku, więc dosyć sporo. Ten preparat też jeszcze troszeczkę go zostało. Musicie tylko na jedną rzecz uważać: jeśli za mocno trzemy tymi włoskami, to one się po prostu szybko zużywają. Więc to trzeba tak robić, że jak już mamy mokre włoski, to sobie po prostu robić tak delikatnie, przejeżdżać, a nie jakoś strasznie mocno naciskać, bo one zaraz wtedy by się zużyły. Także to jest w temacie dbania o gitarę podczas używania, podczas grania na gitarze, bo osobna lekcja będzie o tym, jak to zrobić z gitarką podczas wymiany strun. To już jest troszeczkę inna bajka, która jest robiona właśnie, tworzona ta bajka jest przy wymianie strun. Tutaj jest kilka rzeczy, które sobie zobaczycie. W każdym razie podstawa to jest właśnie zachowanie pewnego takiego systematycznego podchodzenia do grania, czyli po prostu mycie tych łap, mycie strun i wtedy można się faktycznie cieszyć porządnym napieprzaniem na gitarkach. Oczywiście te produkty, co pokazuję, to możecie kupić w każdym sklepie muzycznym, u mnie również możecie kupić. Także nie krępujcie się, naprawdę. Dobra, to na razie tyle.